Witam i pozdrawiam Opole. Witam i pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej. I pan spojrzy, gdzie przyjechaliśmy. Ach, Woronicza, TVP, budynek zarządu. Tak. Ale na tyle pan kocha, że chciałby się tam na 9. piętro wesprzeć i zostać prezesem telewizji? Nie. Dlaczego? Myślę, że jestem politykiem. Lubi pan piwko, internet? Piwko? Nie lubię piwa, wolę wina. Tak, lubię internet, podobnie jak Jarosław Kaczyński. W wielu krajach aplauz wyraża się poprzez gwizdy. Dlatego witam również cudzoziemców w Opolu. Kategorycznie odrzucam tezę o tym, jakoby Telewizja Polska uprawiała propagandę. Gdyby Polacy uważali, że telewizja publiczna uprawia propagandę, to by jej nie oglądali. Na 9. piętrze nie powinien być polityk, tylko nie powinien też być Jacek Kurski. Myślę, że uda się znaleźć merytoryczną osobę, która nie będzie polityką. Obiecuje pan? No ja prezesem telewizji nie będę. Lasciate mi cantare con la gitara in mano, lasciate mi cantare la canzone piano piano, to nie wszystko. Lasciate mi cantare perché le solo fiero, solo mi italiano, italiano vero. Zawsze mam otwarte miejsce w Telewizji Polskiej, dopóki ja jestem prezesem. Nie ma żadnej cenzury w telewizji publicznej. Jestem ostatnim, który zgodziłby się na jakąkolwiek cenzurę. Dowcipnie i złośliwie TVN jako Tusk Vision Network. Nie chcemy Unii, która prostuje banany, która zakazuje wędzenia tradycyjnych wending, która zakazuje nam tradycyjnych żarówek za złotówkę i każe kupować takie za 25. Przygotowałem wielką mowę podsumowującą moje dokonania, ale w świetle zaproszenia przez pana prezesa Łopińskiego do tego, żebym był doradcą zarządu, myślę, że nie ma potrzeby, bo po prostu zostaję z państwem na pokładzie. Nie o takie polskie walczyliśmy.